Witam, witam, z tej strony MWK, słuchajcie, jesteśmy w kolejnym odcinku z Flag na moim kanale. Pod poprzednim odcinkiem udało wam się dobić 5000 łapek, a że przedstawiałem w tamtym odcinku 8 flag. W dzisiejszym, tak jak wam obiecywałem, co 1500 łapek, kurde, miało być o jedną flagę więcej, więc dzisiaj przedstawię wam 11 flag. Oczywiście zasada zostaje, o Boże, i zaczął padać deszcz. Tak, więc jeżeli chcecie w następnym tygodniu kolejny odcinek, i myślę, że dobijecie znowu, kurczę, trochę lajków, więc przygotuję się może na 15 flag, mam taką nadzieję. Ale nie, słuchajcie, raz w tygodniu się pojawia materiał, ale my sobie przejdziemy do prezentowania wam flag. Ogólnie też muszę wam powiedzieć, że bardzo dużo komentarzy było, żebym pokazał wam jakieś flagi Assassina, więc postanowiłem, że takie flagi zrobimy. Okej, słuchajcie, pierwszą flagą, jaką możecie tutaj zobaczyć, będzie coś takiego. Crafting tego wszystkiego, tutaj macie oczywiście zwykły crafting flagi. Tutaj macie pierwszą, musicie sobie zrobić tak naokoło, że wyjdzie wam coś takiego. Tutaj później czyścicie sobie tutaj białym, kurde, barwniczkiem. Później dajecie kreskę, żeby to tak wyglądało. Później sobie naokoło tutaj robicie rameczkę. I później robicie białe kółko i macie właśnie coś takiego, tak? I to była nasza pierwsza flaga. Bardzo łatwe craftingi są, w miarę szybko je można zapamiętać. Teraz robimy sobie takiego asasynowskiego, kurde, clippera. Tak, ogólnie możecie zostawić łapkę w górę, jeżeli tego nie zrobiliście, i napisać komentarz, jak wam właśnie w tym momencie się podoba film, tak? Tutaj crafting, oczywiście musimy mieć ciemną wełnę. Później dajecie maskę clippera, czarny barwnik i na dole sztandar, wychodzi wam coś takiego. Kolejnym krokiem jest to taki blur, tak jak ja mówiłem w poprzednim odcinku i naszym pierwszym odcinku, to robicie to w ten sposób i wtedy macie coś takiego. Robicie sobie trójkąt od góry z białego proszku i to powinno wyglądać tak, i później obramówkę i macie taką flagę. Tak, tak to właśnie się prezentuje, ale się zdziwiliście, nie? Ogólnie pewnie pytacie, co to za mapa. To jest mapa taka bardzo stara, Escape do Assassina, bo dzisiejszy odcinek jest właśnie pod Assassin, więc kolejną flagą mamy tutaj taką. To jest nasza już trzecia flaga, kurde, jak ten czas leci, co? Dobra, tutaj oczywiście zwykłą białą potrzebujemy flagę zrobić, więc ją się robi tak, o tutaj. Później robicie czerwony paseczek tutaj, bang, wychodzi wam coś takiego. Kolejnym krokiem jest paseczek do góry, w ten sposób wyjdzie wam krzyżyk, i żeby to ładnie się, wiecie, tak, żeby nie było przy samej krawędzi jak tutaj, to robicie sobie białą obramóweczkę w ten sposób i wam wychodzi taka oto flaga. Kolejną flagą będzie Tokyo to Creeper. Przed chwilą był jeden, teraz jest kolejny, taki trochę bardziej posiaratany. Tutaj zwykła biała sztaluga, nie wiem, różnie na to mówicie, ja na to mówię flaga, z tego powodu, że tak po prostu, tak sobie powiedziałem raz i mi zostało. Dajcie sobie zielony barwnik w ten sposób, wychodzi wam coś takiego, później na dole, czyli po prostu musicie, najlepiej jakbyście zrobili jasną tą, w sumie, jasną flagę, to wtedy będzie spoko. Dobra, ale nieważne, to możecie lecieć swoimi sposobami również i podsyłać mi możecie też swoje jakieś, kurde, flagi. Dobra, tutaj dajemy maskę creepera, wychodzi nam później taki skoc, wychodzi nam coś takiego i oczywiście nasze liany, które powodują to, że mamy po każdej stronie takie właśnie górki i biały barwnik, żeby to było białe, trójkąt na dół i bang, macie taką oto flagę. Dobra, mam nadzieję, że wam te bardzo odcinek wam się podobał pierwszy, za co wam bardzo serdecznie dziękuję. 5000 lajków to jest naprawdę dla mnie wow. I 50000 wyświetleń, jak nie więcej, naprawdę jesteście bossy. Kolejną flagą, jaką będziemy robić, to jest coś takiego, tak. Trochę w barwach czerwonych, tak. W barwach Polski, nie uważacie? Dobra, biała zwykła ta, tutaj macie pyk, robicie sobie flagę Polski. Później dajecie do tego wszystkiego taki, w sumie romp, jakby się tak nie, no jakby się tak kłócić. Zależy od której strony spojrzeć, żebyście zaraz nie pisali mi komentarzy. I wychodzi nam coś takiego, jak to kodacie. Później dajecie sobie czarny pasek, kurde, wychodzi nam coś takiego. Robicie w środku kółko, tak to wygląda. Później znowu trójkąt, no i po wszystkim oczywiście czerwonym przejeżdżacie i macie oto taką flagę. W sumie to mi to, nie wiem czemu, ale trochę Pokemony przypomina, ale nie wiem, ale dodałem, bo wyglądała fajnie. Dobra, kolejną flagą, tutaj już sobie schodzimy trochę w głąb miasta, o Jezu, jak klimatycznie. Tutaj mamy kolejną taką oto czachę. Ją się wykonuje oczywiście z białej flagi, to już standardowo. Później robicie czarną kropeczkę, dajecie kwiatka i biały barwnik, wychodzi wam taka kropeczka, czyli po prostu, że w środku macie puste. Później dajecie sobie to i to i wychodzi wam nasza flaga, no. To nie są trudne, o. Kolejną flagą mamy tutaj coś takiego, kurde, to powiem wam, tym się zajerałem, to bardzo mega wygląda.
I to już się trochę robi, jak widzicie. No tutaj mamy szarą sztalugę, flagę. Robicie czerwonego kwiatka, tak to wygląda, nie? Mówię na to czerwony kwiatek, bo tak jest na sztaluze. Później robicie właśnie taki mój ten rąb nazwany. Wokół tego wychodzi wam coś takiego i już to jakoś wygląda, bo to wygląda jak ogień, nie uważacie? Ja nie wiem, czemu mi się tak wydaje. Później robicie czarną kropeczkę, tak to wygląda. Blur czarny. I później tylko dajcie rameczkę w ten sposób. I trójkącik i macie coś takiego. Myślę, że zarąbiste, ja się po prostu jaram takimi rzeczami, nie? Kolejną flagą jest coś takiego, taka czerwona asasynowska. Jak się ją robi. Kolejnym krokiem jest to, żebyśmy sobie dali czerwony barwnik. W ten sposób wyjdzie nam coś takiego. I dalej sobie robimy taki czarny rąb. Tak to będzie wyglądać. I później po prostu dajecie sobie liany, czerwony barwnik. I wychodzi wam coś takiego. Musicie po prostu to sobie tak, wiecie, bzik i nie ma. Czyli dajecie czerwony barwnik, ja wam próbuję to wytłumaczyć, nie? I później dajecie sobie tutaj, robicie sobie czerwoną kropkę w środku, na dole, żeby było takie, wiecie, takie coś. I sobie tylko dajecie trójkącik i macie flagę, to jest to, to jest właśnie to. Okej, kolejną flagą asasynowską to będzie po prostu zrobienie bardzo podobnej flagi, tylko że biało-czarnej. Czarno-białej. Zrobimy sobie czarną flagę zwykłą, później ją dzielimy na pół na biało. Później robicie sobie rąba białego. Ja wam już to w przyspieszeniu będę mówił, bo naprawdę myślę, że już po takim czasie, jak wam to mówię, to myślę, że już skumacie. Później robicie czarną kropeczkę, tak to ją się robi. Dajecie liany oraz czarny barwnik. Wtedy wychodzi wam, wiecie, te górki takie fajne. I później dajecie tylko od dołu czarny barwnik, taką kreskę, pyk, usuwacie, żeby tego nie było. I macie znaczek. Czyli w sumie tamten czerwony mogliśmy tak samo zrobić, jakbyśmy jednego kroku nie powtórzyli tutaj. Kolejną flagą to jest właśnie oto taka. Krokiem to jest oczywiście zrobienie czarnej oto takiej naszej flagi. Tutaj musimy zrobić sobie, żeby ta czaszka była biała, czyli dodajemy sobie po prostu barwnik dla kontrastu i wychodzi nam coś takiego przy takim craftingu. Kolejnym krokiem jest zrobienie sobie rombu. I już to wygląda w ogóle jak hełm, albo nie wiem, w sumie możecie napisać, co wam to przypomina, jestem ciekaw. I kolejnym krokiem to jest zrobienie kropki w środku i wychodzi nam nasza flaga. Bardzo fajne, mi się bardzo podoba, powiem wam szczerze, nie? Tutaj mamy znowu krzyż, tak, dzisiaj tak chrześcijańsko w odcinku, bo w Assassinie, z tego co mi wiadomo, to właśnie takie podobne klimaty. I zaczynając, robicie sobie czerwoną flagę, później robicie sobie rameczkę w ten sposób, taki jest oto crafting, wyjdzie to tak, tak to ma wyglądać, w ten sposób, żeby wyszło wam tak, potrzebujecie liany i czerwonego barwniku i macie w taki sposób. Później robicie sobie taki oto krzyż i na koniec po prostu wygładzacie, żeby to było fajnie zrobione, nie? No i to jest tyle. Więc to by było na tyle, ja byłem iSupremeVK, mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek wam się spodobał, jeżeli tak, zostawiajcie łapki w górę. Piszcie komentarze, MWK, dawaj te vlogi, kurde, typie, bo, kurde, zostawiłem łapkę w górę i napisałem ten komentarz, halo, halo. Co 1500 łapek, w kolejnym odcinku będzie jedna flaga więcej, pamiętajcie o tym, mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek wam się spodobał, możecie również napisać, czy użyjecie jakiejś z tych flag. Ja byłem iSupremeVK, na fanpage'a was zapraszam, na moją grupę na Facebooku, bo tam możecie podesłać, jak zrobiliście właśnie takie flagi. Trzymajcie się, yo!